No, mam nadzieję, że się nagrywa. Hej, cześć, siema wam wszystkim. Dzisiaj wam zaprezentuję tak na krótko, na szybko. Krótko to no, parę odcinków myślę, że zrobię w weekend. Ale dzisiaj dostępna jest od 19, 20 sierpnia od 19 dla wszystkich darmowa beta, chyba 3 dni będzie trwać. Jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, z Diablo 2 Resurrected Edition, także od Open Beta i będziemy razem wspólnie testować. Przepraszam też, że nie było parę dni, nie, dwa dni, tak, materiału na moim kanale, ale mówię teraz do mikrofonu, bo jest tak głośno gra ustawiona, że sam siebie nawet nie słyszę, także mam nadzieję, że nie krzyczę na was. I tyle. O, uciszyło się, fajnie. I będziemy razem wspólnie testować. No kurde, ja jestem pod wrażeniem, bo no tyle czekania i tyle emocji naraz, że aż muszę wam to pokazać. A, odnosząc się do tych dni bez filmów, to byłem po prostu u dentysty i jeszcze do dziś mnie zęby bolą, bo mi panie piłowały troszkę zęby, coś tam, żeby równy zgryz był i lakierowanie miałem, to musiały zdjąć aparat. O, i tak to jest właśnie, gumki założyli. Gumki, no, metal najpierw, a później gumki. Także mam nadzieję, że mnie będzie słychać, tak sobie przytrzymam mikrofon teraz, ale tutaj mamy, zostań na chwilę i posłuchaj. Aha, no tak, to ja wszystko wiem, wy sobie przeczytacie. Nowa postać, okej, dobrze, wybierz te opcje, aby stworzyć nową postać. Czekajcie, włączyłem mikrofon, bo ja jestem, nie no, włączony cały czas. Okej, zakładki online, no a myślę, że sobie pominiemy, bo to wszystko wiemy, ale... Kalibru. Nie. O, rozdzielczość ekranu. Czemu nie mogę więcej? Okej. Wygładzone cienie, tryb perspektywy. Nie. Ja nic nie będę tutaj jakiś bas grał, że tak powiem. Muzyka. Muzykę trochę przyciszymy, bo nie wiem jak to z prawami autorskimi, bo mi zaraz oflagują i zdejmą film, a tego byśmy nie chcieli. Wyłącz pogłos. Odgłosy otoczenia. Nie. Szablony, dialogi. Wszystko ustawiamy na maksa. Tak? Halo, co? Wszystko na maksa. No. Tak jest. Wyświetlanie nazw przedmiotów. Przytrzymanie. Okej, to się dowiemy, jak to działa. Czcionka czatu. Jest mała. Po co mi to ma wyświetlać? A nie, średnia niech będzie. Duża czcionka. Drganie kamery, napisy, przy pozdrowieniach, no dobra, niech będzie, ja wolę wszystko wiedzieć i widzieć. Odrąbienie. No i dobra, filmy. Lament sióstr. Obejrzyjmy. Tak więc, Mariusze, w końcu cię odnalazłem. Tyrael, tak, teraz cię poznaję. Powinienem był się domyślić, że będziesz w przebraniu. Oni zawsze obserwują. Od dawna cię szukałem. Mariusie, zacząłem już nawet myśleć, że nie chcesz, by cię odnaleziono. Och, Tyrelu, wybacz. To nie moja wina. Nie twoja?
Wyjaśnij mi, Mariusie, jak to nie twoja? Wędrowiec. Tak, to był on. To był wędrowiec. Dni, które spędziłem w Cytadeli Łotrzyc, wydają się tak odległe. Tam, wysoko w górach, za wschodnimi wrotami, znalazłem wśród innych wyrzutków schronienie przed nawiedzającymi mnie wspomnieniami. Podać coś? Każdej nocy walczyłem ze snem, bo kiedy śniłem, powracały wspomnienia. Wspomnienia klasztoru i zła, którego opanowało. Sny, wspomnienia. Nie widziałem już między nimi różnicy. Czy zło z moich koszmarów cały czas było tuż za mną? Jak on mnie tu odnalazł? W jaki sposób ten wrak człowieka, ledwo zdolny unieść ciężar swojego miecza, mógł wzbudzać taką grozę, że musiałem się tutaj ukryć? Wyglądał jakby zmagał się ze swoimi własnymi demonami. Myślałem, że kompletnie oszalałem. Groza. Zniszczenie, zło, którego byłem świadkiem. Jak inaczej mógłbym je wyjaśnić? Czy były to demony z moich snów? Czy też zrodził je wędrowiec? Dlaczego za nim poszedłem? Nie wiem. Dlaczego wszystko dzieje się jak we śnie? Wiem tylko, że kiedy na mnie wskazał, musiałem za nim podążyć. Od tamtej chwili podróżowaliśmy razem. Na wschód.
Zawsze na wschód. No, ciekawe, ciekawe. No, zawsze na wschód. Ja już tyle, o Jezu, no, parę ładnych lat, jak nie lepiej, w dwójkę grałem, ale to na PC-cie, a teraz mamy okazję w odświeżoną wersję. Także zobaczmy sobie nowa postać. Jakie są postacie, to mniej więcej pamiętam. Barbarzyńca, Amazonka właśnie jest. Ale wstępne jakie są? A nie mamy tych dostępnych, nekromanty i... Kto to był? Nie wiem, nie pamiętam. Druid. Rozkazuje siłą natury przyzywać cię bestii na szalejące burze do swojej wody. Ale weźmy sobie paladyna. Wiecie co? Tak na spokojnie, na chillku sobie polatać, pośmigać, pozabijać. Paladyn. Jakoś tak. Miecz i tarcza jeszcze. Pewnie. Diablo przed dodatkiem, aha, Lord of Destruction, niezalecane dla nowych graczy. No to nie, weźmy jakiś postać hardcore. Nie, nie, nie. Standard. No to chyba to standard, nie? Imię postaci. No to niech będzie... No. No bo Hobson to tak. Mniej więcej pasowało. Dobra. Przyjmij. O, i fajnie. Ale ładnie to wygląda, kurczę. No, nie powiem. Aha, będzie trybu wieloosobowy. No szkoda, bo ja nie chciałbym, żeby ktoś nam przeszkadzał, ale no zobaczymy, jak to działa, bo tak przypomnieć sobie dwójkę, aż mam ochotę zagrać solo. Gra prywatna pozwala na stworzenie gry solo, która nie będzie widoczna w sieci. Aha, no tak. Znajomych. Dobrze, wyszukiwarka drużyn, dobrze. Nie, prywatnie, prywatnie, tak, żeby nam nikt nie przeszkadzał i tam, wiecie, nie przeszkadzał po prostu. Każdy chce w spokoju. A, i ten ekranik wczytywania, kurczę. Takie jak w Gotiku chyba był, takie malutkie okienko, nie? Tak mi się kojarzy przynajmniej. Ale też już Gotika, no, chyba raz tylko przyszedłem i to by było na tyle. Także przypomnieć sobie warto. Ale jak na razie mamy Diablo 2. Chyba w sumie wiem, że są dostępne aż dwa akty, także nie wiadomo, nie wiem w sumie ile będzie dobrego dnia. Pełnej wersji. O kurczę, ale fajnie, ale tu mam minimapa. O Jezu, ale fajosko. A jak zooma zrobić w postaci? Poczekajcie, zrobię zdjęcie na jakby pamiątkę. Klikaj się, dobra. Dobrego dnia! Tak, 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 dzięki, Varim. Dobrze cię widzieć, szlachetny paladynie. Dabik. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z was. Zaszczytem będzie dla mnie pomóc ci. Na pewno doszła twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Niektórzy powiadają, że Diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Może to nic takiego, ale wkrótce potem wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Pozostanę tu z moją karawaną, aż zrobi się bezpieczniej, a bramy zostaną otwarte. Mam nadzieję wyruszyć do Ludgolen, zanim nas wszystkich pochłonie cień, który padł na Tristram. Jeśli przeżyjesz do tego czasu, zabiorę cię ze sobą. Powinieneś też porozmawiać z Akarą. Wygląda na to, że to ona rządzi w tym obozie. Może powie ci coś więcej. Fajnie ten dubbing, kurde. Dobrze ci... Charsi. Wydaje się być miłą dziewczyną. Jest tutaj kowalem i może ci pomóc, sprzedając broń i pancerze. Broń i pancerze u Charsy, okej, spoko. No to wszystko.
Mamy? Jak to wygląda, nasz ekwipunek? No fajnie, podoba mi się. O Jezu. Ach, tyle emocji. No, jeśli ktoś no, grał dwójeczkę, to wie, o co chodzi. Hej, nazywam się Charcy i pracuję w kuźni. Dobrze, że odwiedzają nas poszukiwacze przygód. Wiele moich sióstr walczyło dzielnie przeciwko Diablo, kiedy po raz pierwszy zaatakował miasto Tristram. Wróciły do nas, zdobywszy wiele doświadczenia i przyniosły ze sobą różnorakie magiczne przedmioty. Ale wygląda na to, że niedługo nacieszyły się swoim zwycięstwem. Większość z nich Andariel przeciągnęła teraz na stronę zła. Dobra, handel, naprawa. Aha, no to tak jak na kasecie, wiadomo. Ale na razie tyle, bo nie mamy nawet za co. Fajnie, a jakieś pozdrawiam plotki? Cię. A, ja ciebie też, Charcy. Fajnie to chodzi. Eleganckie, swobodne ruchy gałków. Nie tutaj! Mogę atakować tu Akara. Dobra, idźmy do Akary pogadać. Jestem Akara, najwyższa kapłanka sióstr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Ale obawiam się, że nie mamy ci do zaoferowania nic poza tymi sypiącymi się murami. Widzisz, na nasz prastary zakon spadło dziwne przekleństwo. Potężna cytadela, w której od pokoleń strzegłyśmy drogi na wschód, została opanowana przez demonicę o imieniu Andariel. Ciągle trudno mi uwierzyć, ale udało się jej przeciągnąć na swoją stronę inne siostry i wspólnie z nimi wypędzić nas z domu przodków. Teraz ostatnie obrończynie zakonu albo już nie żyją, albo zostały rozproszone. Błagam cię, pomóż nam. Znajdź jakiś sposób, żeby zdjąć klątwę. Przysięgniemy ci wierność po wszechczas. Na pustkowiu znajduje się mi... Kasia zawsze była lojalna, ale obawiam się, że jej gniew i rozgoryczenie po tym, co stało się ostatnio, nie wróży nic dobrego. Bardzo troszczy się o łotrzyce, który mi dowodzi, i nie wyślę ich do walki, dopóki to nie będzie niezbędne. Muszę jeszcze dodać... Opcje, bo tu mi się nie podobają opcje dźwięku. Zadania. Posłuchaj, siedlisko zwał w dziczy poza obozowiskiem Łotrzyc. Miłego dnia. Muszę jeszcze dodać, że wiele z naszych sióstr, które wyruszyły na zwiady do tego okropnego miejsca, spotkała śmierć. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten los spotkał także inne. Jeżeli zdecydujesz się zagłębić w siedlisko zła, to pamiętaj, że nikt ci tam nie pomoże. Witaj w naszej wspaniałej norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Ale wiedz, że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie, trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na pustkowiu. Samo się na samym tekście, czy jak to działa? Aha, nie, kończy się. Zanim zostałyśmy wygnane, Charcy, nasza mistrzyni kowalstwa mogła stworzyć każdą broń. Tu w obozie tworzy zwykłe rzeczy. Jej najlepsze narzędzia są w klasztorze. To już wszystko wiemy. Dobra, idźmy za tym dalej. Tu mamy wodę w ogóle. A wychodziło się tamtędy, także pamiętam, że w drugą stronę trzeba iść. No, ale... Nie, nie, nie.
Czekajcie, wyjście? Tutaj chyba było? Nie pamiętam. Oczyszczę tę dzicz! Taka jest, o kurde. Ale fajnie. Jakby się na PC grało, tylko lepsza grafika, nie wiadomo, niż kiedyś. Ale fajnie. Wiadomo, Diablo 3 to już jest takie, no, potężne, że tak powiem, uderzenia w kierunku wroga. To wszystko widać, jak się wszystko leje, członki Boże, powywołuje się. Wszystko podświetlone, dużo tabliczki. Zabijamy, wiadomo, dzisiaj będzie dłuższy, normalny chyba odcinek, myślę. Ale jutro postaram się zrobić na zapas, żeby trochę materiału jednak było z tego Diablo. Bo po prostu ja będę siedział i trzaskał, nie? No, nie blokuj się. O, skrzynka. Pusta, o ty. O, zombie, a nie przejdę tędy, dobra, tutaj. Bo tam skrzynia. Na pół go przecięliśmy, kurde. Jednak da się. Jednak się da. A tak się zbiera. Ja zbieram innym ludzikiem. Okej, nieważne. Ojej, to tutaj taki teren do zwiedzania. Zobaczcie, fajnie. Jakieś upadłe. Potem pokraki. Balady to jest balady. Ale to jest kurde dobrze. Tak mało szczęścia potrzeba, a jednak. Tak wiesz. Paskudo. Zobaczę. No, telefonie jakaś. Wszystko pozwiedzamy. Ja to jestem właśnie ze mną chyba w Diablo nie można grać, bo każdy kąt ja zwiedzam. Po prostu wszystko muszę obejść, zobaczyć i pozabijać. Zmęczył się. A, zapomniałem, bo to jest takie coś jak stamina. Czyli nie ma tak dobrze, jak w trójce, że... Jest jakaś flaga. Widzę na mapie. O, wyższy poziom, drugi poziom. Fajnie, fajnie. No tak, tak, tak. Wiem, ale ja chcę... Potrzebuję klucza. Pół go dawaj. Hehe. Sztylety, szarfa. Szarfa. Może jakieś miejsce. Rzecz. Pancerze czy coś. Skrzynka niestety nie ma klucza do mnie. O! Obrażenia jednoręczne. 1-3, 2-7. No to lepsze mamy. 1-5. Nie. A plus. No to samo, to nie wiem czy sens ubierać. Jakieś swoje. No dobra. Umiejętności, właśnie. Aury defensywne. Kiedy aura jest aktywna, powoli przywraca punkty zdrowia tobie i członkom twojej drużyny. Aha, czyli taki saporcik. O, walkę na przykład. O. Zwiększa skuteczność obrażenia kosztem zdrowia. Obrażenia do zadanych sobie. Tutaj? Tak na szybko będę przeglądał, żeby was dzisiaj nie zamęczać, ale sami sobie zmęczony. Tymczasowo dłuża przeciwnika uderzeniem tarczy. Ogólne umiejętności. Nie. Ten sobie może zobaczmy. Zwiększa zadawane przez ciebie i twoją drużynę. No to myślę. Jeden punkcik. Spoko. Zawsze coś. Dobra, idźmy za taką sprawą. Jeszcze troszkę. Fajnie to wygląda. Trzeba pilnować też stanie. Tutaj nie mamy. Siedlisko zła. Widzicie, jest siedlisko zła, ale ja bym chciał zwiedzić całą. Kapliczka zdrowia. Fajnie to wygląda. Uuu, tam jakieś pokrawki. Ja to widzicie, ze mną to tak jest. Ze mną ja przejdę diabeł, każdy kąt mapy muszę zwiedzić. Może ktoś z
was też tak ma jak ja. No nie, mam nadzieję, że wszystko mi z mikrofonem fajnie słychać. Bardziej się go podgłosić nie da, on jest praktycznie na maksa. Najwyżej coś, nie wiem, to zmienię. Zablokował tarczą, widzieliście? O, nieźle. Podoba mi się. Tutaj co my mamy? No nic, nie ma zbytnie. Nie mury. Żeby sobie podbiegiwał, że tak powiem, parę metrów. Fajne. A jeszcze pójdźmy na dół. Dałoby się fajnie tak na początku, żeby ekspić naszą, ile się da, postać. Ciekawy jestem umiejętności, bo to fajnie wygląda. Będzie lepiej z umiejętnościami. Czekaj, uciekaj, trzeci poziom w drodze. A, tam była Flavia, okej. Okay. Zobaczmy, cóż to. Już nawet nie pamiętam tej gry. Pyk. Kolejne miasto, przystanek, coś. Aha, uła! Ale! Więcej tam się. Co to jest? Halo! Co za chamstwo? Dobra, tylko poziom wszedł, spoko. No ale prawie byśmy byli blisko śmierci. Stój! Zanim ruszysz dalej, musisz wykonać polecenia Akary. Szukaj siedliska zła w dziczy, bliżej obozowiska. No tak, już wiem. Okej, okay, czyli mnie nie puścisz. Dobra, fajnie. Dobrze wiedzieć. Tu jest na sprint, okej. Okay. Strzałki robię tam wszystkie apteczki. Siedlisko zła. To za cholerstwo. Zło mieszka w tej jaskini! O, mieszka w tej jaskini, kurde, fajnie, ale no, słabiej, tak bardziej mrocznie. Bo wiadomo, z drugiej strony trójka, znaczy Diablo 3, jest takie kolorowe, moim zdaniem, może za kolorowe. Trójka to właśnie ma taki mrok fajny w sobie. Ciemno, widać jakieś mroczne kolory, takie no, bardziej realistyczne, może naturalne, może też z drugiej strony. Tak kolorowe te Diablo 3, ale no nie narzekam, jest fajne. Muszę się przepiać. Uła, co to jest? Bestia, ale dobrze, gin pan. Cudownie, dobra. Jak się zasiedzę w tym Diablo, to 5 godzin nie odcinę w tym. W trójce, no ale to trójka to już nie jest, wiadomo. Brakowało mi tego diabła. Chyba sobie ściągnę. Droga paladyna, elegancka. Miecz i tarcza. Chyba? Biją mnie chyba teraz, nie? No nie. O, tylko skudło. O ty, dziadu. Co? Mamy we mnie? Chyba identyfikacja, spoko. O, mało trzyca. Jestem przeciążony. O, przeciążony jestem. A, tu się ma to, nie widziałem. Czekajcie, to jest słabsze, tak? 1-3, mamy. Klucz mamy. 4. Ale nie no, sprzedamy puklerz, to będziemy mieli zawsze trochę golda. Złota na start. Ale wiecie co? Ja bym chciał.
chciał jednak zakończyć tutaj w tym miejscu odcineczek, także spodziewajcie się tak odcinków praktycznie codziennie. Postaram się wyczerpać max. O, tutaj jeszcze są postać. Gdzie są te punkty, które mam? Czy to jakoś ślepy jestem? Aha, masz 5 punktów. A, dobra. Zręczność. No to 5 tu i 5 tu, tak myślę. Niech będzie zadania. Zabij wszystkie potwory w siedlisku. No dobra, myślę, że sobie zakończymy na spokojnie odcinek. Wyszedł tak jak... Oj, mniej więcej planowałem, z ponad pół godzinki. Także myślę, że będziecie zadowoleni, będziecie oglądać, będziecie udostępniać. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.